Powiedzmy, że y jest równe 6 podzielone przez x do kwadratu. I to równanie zadaje nam y jako funkcję x. I teraz chcemy obliczyć drugą pochodną tej funkcji. Co zapiszemy w ten sposób? Że to jest d2y po dx kwadrat. Tak oznaczamy drugą pochodną. No i teraz może przypomnę szybko, skąd to oznaczenie się bierze i jak należy je rozumieć. Jak mamy tę naszą funkcję y? I chcemy obliczyć jej pierwszą pochodną, po prostu pochodną, to zapisujemy to w ten sposób, że operator różniczkowania d po dx działa na funkcję y. Jak chcemy obliczyć drugą pochodną, to musimy obliczyć pochodną pochodnej, czyli zróżniczkować to, co nam tutaj wyjdzie, to wyrażenie, czyli działamy tym operatorem różniczkowania jeszcze raz na wynik tego poprzedniego różniczkowania. Liczymy pochodną pochodnej. Czyli tutaj te kwadraty to nie jest mnożenie d razy d, dx razy dx. Tylko ten kwadrat oznacza złożenie, dwukrotne złożenie ze sobą tej operacji różniczkowania. No dobrze, czyli mamy tutaj takie złożenie tych operacji. Dwa razy wykonujemy operację różniczkowania, liczymy pochodną pochodnej. No to obliczmy dla tej konkretnej funkcji, ile wyjdzie. Czyli zacznę od tego, że mam y, to jest moja funkcja, i teraz zapiszę ją w innej postaci. 6 podzielone przez x kwadrat to równie dobrze mogę zapisać, jako 6 razy x do potęgi minus drugiej. No, a jak zapiszę to w takiej postaci, to łatwo mogę skorzystać ze wzoru na pochodną funkcji potęgowej. No i to właśnie teraz zrobię. Dopiszę tutaj operator różniczkowania do obu stron tego równania i wykonam różniczkowanie. Po lewej stronie będę miał po prostu dy po dx, a po prawej stronie będę miał pochodną tego. Pochodna funkcji x do minus drugiej, to zgodnie ze wzorem na pochodną funkcji potęgowej, to będzie minus dwa razy x do minus trzeciej. I teraz minus 2 razy 6 to będzie minus 12. Może zostawię sobie trochę miejsca na no później. Minus 12 razy x do minus 3, tak jak już mówiłem. Zostawiłem sobie miejsce po to, żeby teraz obliczyć pochodną tego wyrażenia. Znowu dopiszę do obu stron operator różniczkowania. Pochodną tego liczymy i pochodną tego. No to ile to będzie? Tutaj mamy po prostu drugą pochodną d2y po dx kwadrat, a tutaj muszę obliczyć pochodną tego wyrażenia. Pochodna funkcji x do minus trzeciej, to zgodnie z tym wzorem na pochodną funkcji potęgowej to będzie minus 3 razy x do minus czwartej minus 3 razy minus 12 to będzie plus 36 razy x do minus czwartej. No a mogę to zapisać też równoważnie w takiej postaci, że to jest 36 podzielone przez x do 4. no i to jest wynik. To jest druga pochodna tej funkcji.